No to co, robimy taki poważniejszy? No, spróbujemy. Ja chcę zrobić tak, odpowiedzieć na pytania, czyli Maćku, runda druga, co to za gra? I tym razem w serii odpowiadamy. Chcemy powiedzieć też, jakich headsetów używamy, bo to też często pada. Dobra. Chcemy powiedzieć też o tym, że założyliśmy i że będą pojawiały się... Pojawi się oficjalna informacja o tym, kiedy dokładnie będą streamy. Będzie harmonogram ustalony, kto w jakich dniach będzie streamował, przez ile i o której godzinie. Wspieranie kanału na YouTubie i co jeszcze? I to chyba wszystko. I dlaczego jesteś takim dzbanem i rozwaliłeś sobie swój kontroler? Skakałem na teledysku. Skakałem na teledysku. Chciałem próbować otworzyć kibę z Cyberpunka i mu nie wyszło. Wkładałem rękę tam, gdzie nie było cieba. Po twojej pysznej... Ej, ale ty się patrz tu. Tu jest kamera. Halo, Maciek, chodź, chodź tu. Dobra, pierwsze pytanie. Cioto Żagla. Przedstawmy się najpierw, dobra? Siema moi kochani, z tej strony Sharikan oraz Maciek aka Magiku. Cześć. Siema. Maciek pozdrawia was jedną swoją zdrową ręką. Bardzo fajnie. Drugą ma niestety w naprawie. Kiedy mu przyjdzie, nie wiemy dokładnie. Steam Support, jesteście słabi. Chciałbyś coś powiedzieć? Tak, nie podoba mi się zachowanie, nie? I porozmawiamy sobie z nimi, jak wbijemy sztoka. Tak, dokładnie. Jak już zaczniemy się liczyć na YouTubie, oj, wtedy zrobimy materiał o tym, jak są nieodpowiedzialni. Tak, nie odpuścimy, trwaniaczkom, nie odpuścimy. No, oj, oj, narobiliście sobie wrogów, Maciek jest zły. Widzicie moją minę? To jest wkulwiona mina. Wyobraźcie sobie, że szliście przez pluk i piźnęliście małym palcem. To jest właśnie ta mina. To jest ta mina, którą trzeba sobie wyobrazić, jak się patrzy na Maćka. Tak. Okej, okay, Maćku, Macieju, dzisiaj postanowiliśmy, że odpowiemy na wasze dręczące was pytania i zaczniemy sobie od tego najbardziej popularnego, który pojawia się na naszym kanale na YouTubie oraz na TikToku. Tak, Macieju, co to jest za pytanie? Co to jest palca. Żagla? A, co to jest żagla? A to muszę stać czy lizać? A dobra, chyba tylko tak. Tylko mów do tego, nie musisz nic zrobić. Bo nam ściągną kanał. Co to jest żagla? Tak. To jest to pytanie. Co to za gra? Macieju, czy chciałbyś udzielić odpowiedzi na to? Kurczę, nie wiem, czy jestem upoważniony do takich odpowiedzi. Nie no, myślę, że można im powiedzieć w końcu. Dobra, no to... Uwaga, uwaga, przygotujcie się, chwyćcie się czegoś, bo to będzie mocne. Bo... Ty, przyjacielu, powiedz. No i mnie wychło. Miałeś one job, miałeś powiedzieć, co to za gra. Za trudne zadanie, za trudne. Komu tu jest leciać? Gdzie jest leśna ekipy w ogóle? Umówiliśmy się na tej wyspie, ale zapomniałem, że Tomek nie umie pływać. Oni są nieważni, dobra. Nie jesteśmy ważni. Dobra, bo znowu olewamy to pytanie, co to jest za gra. Tak, dobra, przejdźmy do następnego pytania. Tak, clickbait. Clickbaitik. Czy da się w to grać na telefonie? Jedzie z tematem, czy to jest żagla? Powiedz mi w końcu, bo czekają na to. Chyba się nie doczekają. Czekaj, jeszcze 5 reklam wleci. Czekamy, dobra, chyba tutaj YouTube postawi nam reklamy. O, jest tak, dobrze. Tak. Nie opuszczaj reklamy, oglądaj do końca. Kliknij w reklamę jeszcze najlepiej, mój drogi widzu. Zbieramy na nowe kontrolery dla Maćka, bo to starych na reklamacji mu nie chcą przysłać. No. Naprawmy Maćka. Ziajumali. W magazynie zobaczyli, że to ten odsiali kanał, i mówią, zajebiemy mu kontrolę, ciekawe co się zrobi. Ale ja jestem twardy, jedna lączka. Skończysz jak Wiktor, będziesz na PC-cie grał. Dobra, druga reklama chyba wchodzi, już musimy... No, ja też myślę właśnie, że kurczę, to już będą pieniążki, nie? Bo ja myślę, że tak ten odcinek to będzie dwa pytania i dwie godziny. Zegarek słoneczny coś nie działa, bo zachodzi słońce. Odpowiadając na to pytanie, co to za gra? Gra nazywa się... Wow, powiedziałem to, ja to wypikam teraz. No to się dowiedzieliście, widzę. Moi kochani, ta gra, którą tutaj aktualnie widzicie i którą nagrywamy, nazywa się VR Chat. Jest za darmo do pobrania z platformy Steam oraz platformy Oculus, jeżeli ktoś posiada headset Oculus Quest bądź Oculus Rift S.
bądź CV1, ale o tym za chwilkę. Często zadajecie pytania, czy ta gra jest również na telefony. Otóż niestety muszę was zmartwić, ponieważ nie. Maciek chciał kiedyś pograć, ale ściągnął Fortnite'a i przykleił sobie taśmą do czoła, ale to nie było to samo. To jednak nie. Ale Tela, hejt na mnie poleci. Ty to zrobiłeś celowo. Jacku, ty dawaj siutka. Dobra. Kolejne pytania, jakie się pojawiają? Na jakim headsetie grać? Tak, na jakim headsetie gramy? No to zacznę od siebie, Macieju. Gram na Oculus Rift SC, tak samo Tomek. Maciej gra na... Valve Index, tak. I jest, jak widać, dość awaryjny. Nie wytrzymuje kontaktów ze ścianą, kto by się spodziewał. No właśnie, mówili, że takie kontrolery wszystko wytrzymają. No i testowałem na ścianie, no i... No niestety. A moje już parę razy walnęły w kaloryfer, w ścianę i w tyłek se wkładałem. I też działają i nic im nie ma. Tylko jakieś brązowe wyszły. Cio. Macieju, kiedy horrory wlecą? Kiedy horrory wlecą, bo to też takie chyba pytania były. Bo te horrory już były zapowiedziane chyba za 2 tygodnie temu. Tak, tak. No akurat kontroler mi padł. No i kurczę, gacie są problemem, bo jak jedną palę noszę przez tydzień, no to gdzie tutaj jeszcze muszę holol zrobić, bo to wtedy więcej mi wyjdzie pal na tydzień, no i już słabo będzie trochę. A ja strasznie się boję i przeziwam takie gry i bardzo się wciułam w nie. No i kurczę, myślę, że jedne gacie tutaj nie wystarczą. I słuchajcie, i sądzę, że trzeba zrzutę na mnie zrobić, nie? Na nowe palety. Tak. W tajemnicy wiedzą, że chciałem lisiaka pierwszego, ale to chyba gacie wlecią. Niezłe wprowadzenie do następnego pytania. Czy można jakoś wspierać nasz kanał? Otóż za niedługo, a prawdopodobnie w momencie, kiedy będziemy publikować ten film, na naszym kanale pojawi się opcja wspierania tego kanału, więc jeżeli będziecie mieli na zbyciu tam parę złotych, albo podoba się wam nasza twórczość, tak? Maćka, który robi kupę w różnych miejscach i jest to mega zabawne i śmieszne. Nie, no nasza, co ty gadasz? Jesteśmy ekipą, tworzymy ekipę. Mnie to nie... To są pomysły Maćka, robienie kupy. Shakila, cicho, jakby to powiedzieć. Shakila, cicho. Ogółem tak, jeżeli zbywa wam parę złotych, możecie nas wesprzeć, bardzo bylibyśmy wam wdzięczni za to. Pieniądze wykorzystamy na rozwój kanału, przede wszystkim na zakup sprzętu, na zakup niezbędnych rzeczy, tak jak na przykład widzicie ten seksowny mikrofon, który teraz do was mówię. To za hajs z YouTube'a. Znaczy musiałem dużo dołożyć, bo... Tak, w sumie... takie 9%, ale śmieszne. Tak, takie musiałem, takie prawie 100%, ale mogę powiedzieć, że zahaj z YouTube'a mimo wszystko. Dodatkowo, jak już wcześniej na pewno zobaczyliście w poprzednim naszym odcinku, jeżeli nie widzieliście go jeszcze, że Maciek trafia do szpitala, koniecznie to nadróbcie. A jeżeli widzieliście, no to wiecie dokładnie, że ruszyliśmy właśnie z kanałem Twitch, na którym to będziemy strumieniować dla was inne gierki z VR-u. Pawlow, może jakiś horror wleci też. Na pewno Kololek wleci. Wszystko wleci, co będziecie chcieli, nie? Albo ci według naszego uznania właśnie będziemy w ogóle słuchać. Dziękuję. Będzie tak, że kilka razy w tygodniu na pewno odbędzie się stream. Pełny harmonogram umieścimy gdzieś. W każdym jakimś dniu tygodnia jedna z osób z ekipy będzie po prostu robiła streama z gry. A w weekendy może uda się nam zrobić pełną ekipą też na przykład VR chat, bo czemu by nie? Prawda, Maćku? Oczywiście. VR chat to podstawa. VR chat to podstawa, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o streamy na YouTubie, to jeszcze się nad tym zastanawiamy. Ja się głównie zastanawiam. Zobaczymy, jak to będzie. Czy to w ogóle będzie. Czy się to będzie chciało mi robić. Czy po prostu zostaniemy na Twitchu. Tak, tak, Macieju. Tak, przestań mi wkładać nos. Okej, okay, dobra, czekaj, Maciek. Jakie tam jeszcze były pytania? Jakie jeszcze były pytania? Czy pokażesz dupę? Co? Nie było takiego pytania. Tak, pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie ma z nami Tomka oraz Wiktora. Otóż... Nie wiemy. Ja żartuję, zgrywam się. Tomek leży chory. Już od prawie blisko tygodnia.
nie wiemy, co mu jest. Nie wypowiadamy tego słowa na K, ponieważ na pewno to nie jest to. To nie jest to. To nie jest to. A jeżeli chodzi o Wiktora, to Wiktor co? A Wiktor chodzi do szkoły muzycznej i dokładnie, mówi, że tak, tak. Muzyczna jest ważniejsza. Mówi, że pieprzy YouTube'a, bo chce grać na flecie zawodowo, no i tyle. Mówi sobie, że ogranicza sobie dostęp do komputera na godzinę ciasiu, ćwaniaczek. Jasne. Tak. Next question, jakie mamy? Mamy jakieś... Przecież tam było dużo pytań, Maćku. Weź tam telefon w dłonie i przeczytaj jakieś komentarze. Sięgam do tego magicznego telefonu. O, czy będą wojny klonów? Wojny Maćków. Dużo osób zadaje mi pytania, głównie w komentarzach, na temat, czy będziemy kontynuować którąś z serii, między innymi właśnie Wojny Maćków albo Piękna i Głupi. No i tutaj muszę niestety powiedzieć, że prawdopodobnie nie, albo przynajmniej nie w najbliższym czasie. Dlaczego? Ponieważ statystyki YouTube mówią mi, że większość z was wybiera pojedyncze odcinki i nie lubicie oglądać serii. Także... no. No, nawet jeżeli bym chciał, a chcę, bo mi się to podoba, to no nie mogę tego zrobić, bo wy tego nie chcecie, no to mi nie wciskajcie, że chcecie jak nie chcecie, no. Dobrze mi powiedziałem, Maćku? Zgadza się, tak, tak. Ej, komentarz widziałem, Maciek to bałwan, cio? Co? Cio? O, byczku. Dostajesz ode mnie łapkę i serduszko później pod komentarzem. Tutaj osoba... Maklef 1. Ja mam pytanie. Jak ty tak szybko stałeś się popularny? Ale do kogo to pytanie? Do mnie czy do Maćka? Bo Maciek się wybił na to, że robił kanału. Kupę. Do kanału. Jak ja się wybiłem? Czajeś, kurwa. Nie no, nie wiem. No, no co? Rodzice zawsze mi mówili, że jestem zabawny. Jesteś specjalny, a nie zabawny. To ci mówili. Aha, no a wiem, tak, bo byłem przy tym. Przekręciłem się o Waciole. Byłem przy tym, wiem co mówili. Znaczy mówili, weź go sobie, zapłacimy ci. Tak dokładnie mówili, ale no potem sobie zmyśliłem resztę i ci mówiłem, żebyś ci nie było smutno. To czekaj, to jeszcze ten, zmyślamy pytania. Znaczy no, nie zmyślamy, tylko ten, jaki headset byś polecał? Jaki ja bym headset polecał na sam początek? No tak, no za tydzień wychodzi teraz Quest 2. I kurczę, powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że chyba warto kupić Questa 2, bo on kosztuje na polskie 1550 zł. Dodatkowo trzeba tylko dokupić do tego później kabel albo lutel. Lutel kosztuje troszeczkę drożej, bo trzeba już tym Wi-Fi 6 najlepiej, bo technologia jakiś Wi-Fi 6. Ja w tym nie siedzę, nie wiem o co chodzi. Ale ogólnie mi się wydaje, że Oculus Quest 2 będzie bił na łebek Rift S, na której gra Shalita. To się kameluje? To się dalej kameluje? No niestety tak. Halo? Halo? Oglądacie na sieście? Odsuń się stąd i kamela na mnie. Odsunąłeś się? I patrz, no. Żeby kamela mnie widziała, patrz. Umiecie tak, zobaczcie, że ma na niby lewa lączka jak popina, nie? Postać sama chodzi, zobaczcie. Pyk. Dobra, będzie materiał na 10 minut mi się wyda. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcineczka Q&A i widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy przynajmniej na większość z tych pytań. Jeżeli macie jeszcze jakieś, śmiało zostawiajcie pod tym filmem w komentarzach jakieś wasze pytania. Odpowiemy przy najbliższej okazji. Razem z Maćkiem i możliwe, że zresztą już ekipy. Maciuś, czy chciałbyś coś dodać od siebie? Ja już chcę być cicho. Maciuś, to może zrobimy to, co robisz zawsze w każdym odcinku. Kupę. Ja żegnamy się. Papa. Papa. Ja chciałem, żebyś kupę zrobił na antenie. Nie będzie kupy na antenie. Papa, nie dzisiaj. Nie wiem, można śledzić do kamery. Okej. Okay. Trzymajcie się. Na razie. Wiesz, co się liczy? Szacunek Maciusia.